Witajcie widzowie w kolejnym filmie na kanale i w kolejnym odcinku naszego Daily. Pod koniec epizodu 5 wydarzyło się kilka ważnych wydarzeń, a jednym z nich jest na przykład zamrożenie Hana w karbonicie, czego konsekwencją była wizyta w pałacu Jabby na Tatooine i ratowanie Solo służącego jako ozdoba na ścianie. No i właśnie w kwestii tej przygody naszego przemytnika, to niedawno w moje ręce wpadł komiks pod nazwą Star Wars Wojna Łowców Nagród i on właśnie opowiada o tym, jak Boba Fett dostarczył swoją cenną zdobycz na Tatooine i muszę wam przyznać, że jak go przeczytałem, to zdziwiłem się, jak bardzo ważne jest to wydarzenie dla losów całej galaktyki, a uwierzcie mi, że jest naprawdę ważne. No i też pokazuje to, że Hana dało się uratować szybciej, aniżeli dopiero 3 lata później w epizodzie 6. No i myślę, że jest to historia warta uwagi, także w dzisiejszym odcinku po prostu wam ją opowiem, tak jak zresztą w każdym innym odcinku opowiadam wam jakąś historię. A więc bez zbędnego przedłużania przejdźmy do rzeczy. Historia zaczyna się tak, jakby nie miało się wydarzyć absolutnie nic nadzwyczajnego. Boba Fett dzwoni do Biba Fortuny z informacją, że ma Hana i niedługo zjawi się na Tatooine. Niestety chwilę później pojawiły się pewne komplikacje, ponieważ coś dziwnego zaczęło się dziać z karbonitem. Fett szybko poleciał do niejakiego doktora Raxona, by poprosić go o pomoc. I okazało się, że matryca karbonitowa jest niestabilna i trzeba to naprawić, bo inaczej Solo się rozpuści. Doktor obiecał, że to zrobi, no ale nie za darmo. A jako, że nasz łowca nagród obecnie nie dysponował odpowiednią sumą kredytów, to umówili się na inny sposób zapłaty. Boba musiał wziąć udział w pojedynku na arenie, dotrzeć do pojedynku finałowego i w nim pokonać mistrzynię. Miała być to kara za to, że ta mistrzyni pokonała wojownika, którego sponsorował doktor. Boba na tą propozycję przystał i wziął udział w turnieju, ale z powodu swojej reputacji w galaktyce musiał to zrobić pod przykrywką, czyli konkretnie w przemawianej zbroi na kolor czarny i pod pseudonimem Django. Co do wyboru imienia, to jak wiemy nie jest to przypadek i nawet wkraczając na arenę, to Boba wspominał tragiczną śmierć swojego ojca podczas bitwy o Geonosis. I moim zdaniem jest to naprawdę piękny gest ze strony syna w stosunku do ojca. No i turniej się zaczął i nasz mandomaniak, bo tak ktoś o nim powiedział, szybko pokonał 4 zawodników, by w końcu stanąć do walki z mistrzynią, niejaką Women Rictor, dziewczyną, która korzystała z pańczego kombinezonu, także można powiedzieć, że Gwiezdne Wojny dostały swojego Spidermana. W trakcie walki próbowała Feta opryć sieci oraz przebić go jednym ze swoich odnóż, niestety finalnie przegrała w starcie z Miotaczem Ognia. Później łowca ruszył w drogę powrotną do swojej zdobyczy, ale niestety było już za późno, bo ktoś ukradł Hana i zabił doktora. Gdy Fett to zobaczył, szybko dał znać Jabbie o komplikacjach i postanowił ruszyć w pogoń za porywaczami. Jednak najpierw, żeby w ogóle gdzieś się udać, musiał zasięgnąć informacji. Próbował się czegoś dowiedzieć w miejscowym barze, niestety mu się to nie udało. A oprócz tego został w tym barze zaatakowany, ponieważ ktoś nadał za Bobą list gończy i to taki, że każdy w galaktyce mógł się tego zlecenia podjąć. Jednakże zainteresowani ogłoszeniem mieli do czynienia z najlepszym łowcą nagród i dlatego Fettowi udało się uniknąć aż 2 zamachów na jego życie, a potem drugim, w trakcie którego został też zaatakowany jego statek, z pomocą robota, który na niego napadł, zdobył informację, kto nadał za nim list kończy. I okazało się, że był to Jabba we własnej osobie. Boba postanowił się z nim skonfrontować, ale w pałacu go nie było. Na spotkanie wyszedł do niego Bib Fortuna i powiedział, że Jabba razem z pozostałymi chatami dostaje zaproszenie na spotkanie od tych, którzy ukradli Hana, a konkretnie, jak się okazało, od Szkarłatnego Świtu. Dla krótkiego przypomnienia. Szkarłatny Świt to była organizacja przestępcza, którą po raz pierwszy pokazano nam w filmie Solo. Dochodził nią wtedy niejaki Dryden Vos, ale pod koniec filmu okazało się, że tak naprawdę był on tylko podwładnym prawdziwego szefa, czyli przebywającego w ukryciu Maula. Dodatkowo Vos został zabity przez Kirę, pierwszą kochaną Hana Solo, i tam miał rządzić razem z Zabrakiem. Jednakże Maul kilka lat później przegrał pojedynek ze swym arcywrogiem Obi-Wanem Kenobim, a w konsekwencji zakończył swój żywot, wobec tego Kira pozostała jedyną władczynią organizacji. Jeśli chodzi o funkcjonowanie Szkarłatnego Świtu pod jej rządami, to z komiksu możemy się dowiedzieć, że w opinii publicznej został on pokonany i rozbity, a to co z niego zostało przyjęły inne syndykaty. Jednakże tak naprawdę organizacja przebywała w ukryciu przez wiele lat i szokowała wielki plan pokonania Imperium, na czym bardzo zależało Kirze oraz też wcześniej Maulowi. A to przyjęcie miało być idealną okazją do ogłoszenia całemu światu powrotu tej organizacji do życia i pokazania, że ma się całkiem dobrze. A co do udziału Hana w tej imprezie, to był to kluczowy element, ponieważ Kira wykorzystała swojego byłego ukochanego, żeby ściągnąć uwagę przedstawicieli wszystkich liczących się frakcji w galaktyce, co finalnie się udało i na przyjęciu zgromadziło się wielu ważnych gości. Nie mogę też zabraknąć Boby, który dotarł na planetę jakiś czas później. Wpadł na kilku spóźnionych gości i korzystając z okazji chciał zabrać ich zaproszenie, ale przeszkodzi mu w tym jego trandoszański kolega po fachu Bosk, który również, tak jak i kilku śmiałków przed nim, był chętny zgarnąć nagrodę za Mandalorianina. Jednak po krótkim pojedynku Fett pozbawił przeciwnika nóg, no ale przez to, że jest trandoszaninem, to miałem mu zaraz odrosnąć i przywiązał Boska do jednej z byłodu na powierzchni planety, co zimnokwistego gada miało zabić. Chwilę później Boba już znajdował się w środku i udało mu się wyrobić idealnie na rozpoczęcie najważniejszej części przyjęcia, czyli licytacji Hana. Każdy z gości miał możliwość zabrać przemytnika ze sobą do domu, wystarczyło, żeby zaproponował największą kwotę. I tak, zaczynając od propozycji 100 tysięcy kredytów od Czarnego Słońca, a potem kłótni Jabby z jego kuzynami, Hat zaproponował 1 000 000 kredytów. I właśnie za tą sumę Solo został sprzedany. W tym samym momencie Boba postanowił wykorzystać nadarzającą się okazję i przyjąć swoją zdobycz. Niestety mu się to nie udało, ponieważ nie dość, że wpadł na rebeliantów, to jeszcze do tego na przyjęciu zjawił się osobiście sam Vader. Fett chciał szybko pozbyć się nieproszonych
gości, by odebrać Hana, nim zabito Sid. Stoczył z Chewim pojedynek wręcz, a przynajmniej teoretycznie, bo pod koniec użył miotacza ognia, a jak już wiemy, jest to zabójcza broń, więc chociaż oszustwem, to ową potyczkę zwyciężył. Vader natomiast w tym samym czasie siłą argumentów przekonał Jabby, by odstąpił mu nagrodę, na co ten jak najbardziej się zgodził. I już Mroczny Lord miał położyć łapę na Saw, ale wtedy wkroczyła Kira, żądająca obiecanych kredytów. Vader jednak nie był chętny do zapłaty i postanowił pozbyć się dziewczyny, ale szefowa szkarłatnego świtu była na to przygotowana i stanęła z nim do walki. Co ciekawe, w trakcie tego starcia korzystała ona ze stylu walki o nazwie Teraz Cassie, dokładnie tego samego, którym posługiwała się gwardia pretoriańska Snowka w epizodzie 8 podczas pojedynku z Rey i Kylo Renem. Niestety nawet to nie wystarczyło i dziewczyna została szybciutko pokonana. Sid miał zamiar się jej pozbyć oraz zabrać Hana ze sobą, ale nagle na planetę przybył Luke w swoim X-Wingu. Vader groził, że jeśli do niego nie przyjdzie, to przetnie Saw na pół, jednak finalnie to Skywalker namówi Mrocznego Lorda, żeby do niego przyszedł. No i Vader udał się w kierunku swojego myśliwca, ale przed wyjściem kazał szturmowcom zabrać Hana na jego niszczyciela. A całej sytuacji przyglądali się Hattowie i kuzyn Jabby Boku w szał wściekłości na widok zabrania zdobyczy swojego członka rodziny. Jabba jednak odparł, że na to pozwoli, ponieważ ważniejsze dla niego jest żyć w składzie z Imperium, a po tych słowach opuścił swoją rodzinę i ruszył w drogę powrotną do domu. Wściekły Boku uznał działanie kuzyna za zniewagę i postanowił, że coś w tej sprawie zrobi. Nawracając do naszego głównego bohatera, Bobby niestety nie udało się wykorzystać sytuacji na przyjęciu. Konkretnie miał zamiar postrzelić Vadera w trakcie jego pojedynku z Kiją, dlatego postanowił spróbować przyjąć Saw z promu imperialnego, który miał dostarczyć go na egzekutora. Niestety ponownie jeden z jego kolegów po fachu wpadł na pomysł, żeby mu poprzeszkadzać, a konkretnie Dengar, czyli ten łowca nagród w chuście na głowie. I miał on też ze sobą wsparcie w postaci niejakiego Berrieta Valansa, posiadacza kilku cybernetycznych części, w tym miotacza powiedzmy, że w stylu Ironmana. Finalnie po krótkiej wymianie strzałów Dengar został porzucony i o nim możemy kompletnie zapomnieć, a Fett i Valans okazało się przyjaciół przemytnika. Zawiązali sojusz, żeby dorwać Hana, zanim albo zostanie dostarczony na egzekutora, albo nim odbiją go Leia, Lando i Chewie. A co do Luka, to bawił się z Vaderem w beka, więc jego możemy pominąć. I tak Soku oraz statek Bobby ruszyli w pościg za promem, który z pomocą robota udało się unieruchomić. I wszystko byłoby pięknie, bo też zaraz potem Fett podobnie postąpił z rebeliantami, więc wystarczyło wejść na prom i po sprawie. Ale nagle w przestrzeni kosmicznej zawiła się flota należąca do Hattów. No oni oczywiście również chcieli przyjąć towar. Rozgorzała bitwa pomiędzy Hattami a Imperium i w jej trakcie prom znowu zaczął działać i dotarł na egzekutora. Więc teraz, żeby go odzyskać, należało się tam jakoś dostać i Boba wtedy postanowił wykorzystać to, że już kiedyś miał z Vaderem do czynienia i, co jest rzeczą, której bym się kompletnie nie spodziewał, po prostu poprosił o wstęp na pokład. Podał kod dostępu i twierdził, że wykonuje misję dla Sitha, więc admiał Piet go wpuścił. Ale nie tylko jemu przyszło to z dużą łatwością. Kira postanowiła okazać wsparcie rebeliantom i dzięki pomocy jej agentów Leia, Lando i Chewie również weszli na pokład. I obie drużyny zmierzały w kierunku pokoju, w którym znajdował się Han. Rebelianci dotarli tam jako pierwsi, pokonali szturmowców i już mieli wyciągać Saw z karbonitu, ale nagle do pokoju wpływał Fett. Sambo w trakcie przemierzania niszczyciela zdradził i pozbył się Valansa. Chciał zabrać Hana, ale w tym momencie w egzekutora uderzyła jedna z rakiet floty Hattów i w pomieszczeniu zrobiła się dziura, przez którą Saw wypadł. I w tym momencie jego życie mogło dobiegnąć końca, bo wydawało się, że już nic nie można zrobić, ale Boba Fett tak łatwo się nie poddał. Odpalił swojego jetpacka, wyleciał w tą dziurę i udało mu się jakimś cudem dotrzeć do Hana i złapać go na hak. Tym oto sposobem Boba Fett ponownie miał go w swoich rękach i już bez żadnych komplikacji udał się prosto na Tatooine do pałacu Jabby. Przekazał Hana oraz uciął sobie krótką pogawędkę z Jabbą na temat interesów, a cały komiks kończy się żądaniem zapłaty za dostarczenie Saw. A i jakby ktoś był ciekaw, jak potoczyła się zabawa w Berka, Luka i Vadera, to Palpatine kazał swojemu uczciwiemu przerwać i pozbyć się Boku oraz pozostałych członków rodziny Jabby, a ten rozkaz Imperatora Vader oczywiście wykonał. No i to już będzie na tyle w tym odcinku, także jeżeli wam się spodobał, stawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tej historii. Czy takie rozbudowanie tego wątku wam się podoba, czy raczej nie? Po prostu standardowo podyskutujmy w komentarzach. No i widzimy się już jutro w kolejnym odcinku Daily, także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, pa pa!